W dniu dzisiejszym kolejna impreza krwiodawców na terenie powiatu puckiego. Zgadza się, dokładnie. Takie imprezy odbywają się co roku, ponieważ od 22 do 26 listopada są obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akurat dzisiaj tak się składa, że jest piątek 27, ale jeszcze mieścimy się w tym terminie, dlatego że wśród innych też klubów się odbywają takie uroczystości. Ta uroczystość jest, no nie wiem, chyba u nas z kolei dziesiątą z tego, co zdążyłam policzyć. Jest to właściwie taka impreza dla wszystkich honorowych dawców, żeby ich skupić w jednym miejscu, wyróżnić tych najbardziej aktywnych. Zaprosiliśmy władze samorządowe również i do nich wytypowaliśmy takie pisma, aby szczególnie właśnie oni też wyróżnili swoich krwiodawców z własnego terenu, czy to z gminy, czy z powiatu, czy z miasta. Także ja mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i że władze nam tutaj dopiszą. Proszę mi powiedzieć, na terenie powiatu puckiego, ile mamy organizacji, które zajmują się pozyskiwaniem krwi? To znaczy, z tego co wiem, to są 4 kluby. Klub HDK Kaszubski w Połchowie, potem jest klub służb mundurowych w Pucku, jest klub przy naszym zarządzie rejonowym i jeszcze jest klub miasta Władysławowo. No właśnie, czy nie za mało? No nie wiem, może faktycznie, no, ale tych krwiodawców cały czas przebywa, także cały czas poszerzają się grupy, także mamy nadzieję i najbardziej budujące jest to, że coraz więcej młodych ludzi oddaje krew, także to nas bardzo cieszy. Są tak drogie, bliskie, miłe, wdzięczność wielką pobudzają, za wkład serca krwiodawców, za każdą kroplę krwi przelaną, za trud i poświęcenia niech wszyscy się pokłoną. Świeże kwiaty blisko twarzy, drzą w ukryciu drogie ręce. Oku mgiełka się przydarzy, przebogate dobre serce. Honorowi dawcy krwi to grupa ludzi w naszym społeczeństwie wyjątkowa. W tym świecie pędzącym, w tym świecie konkurencji, wśród nas znajdują się ludzie, którzy dzielą się tym, co najcenniejsze. Dają im zdrowie, a czasem żyć łatwo. Jako prezes oddziału rejonowego PCK w Pucku chciałabym wam państwu podziękować. Wielu z was pozostanie anonimowymi. Wielu z was nie znam, ale dziękuję wszystkim. Można ją jedynie dobrowolnie oddać. Wymaga to od dawców samozaparcia, poświęcenia. Bezinteresowne dzielenie się posiadanym dobrem oraz charakteryzują anonimowych bohaterów. Bo honorowi dawcy to właśnie bohaterowie dnia codziennego.
Są skromni, nie chwalą się swoim działaniem, nie oczekują podziękowań. Świadomość, że oddana krew ratuje życie, to dla nich najlepsza nagroda. Jestem dumna, że kluby honorowych dawców krwi powiatu łódzkiego znajdują się w ścisłej czołówce naszego regionu. No właśnie, skąd u tych ludzi szlachetny cel jak oddawanie krwi? Wie pan co, mnie się wydaje, że teraz z tego, co ja tak patrzę, to właśnie sporo jest młodzieży, która chodziła tutaj do nas do szkoły, tak? Więc ja myślę, że po prostu no, gdzieś zaszczepiono w nich tą żyłkę taką, żeby dzielili się cząstką siebie z innymi. I to naprawdę, ja mówię, jest takie budujące i w ogóle z pokolenia, rodziny, takie też ojcowie, potem synowie, tak całą rzeszą oddają krew, nie? To bardzo dobre. Czy rok był owocny dla powiatu łódzkiego, jeżeli chodzi o oddawanie krwi? Tak. Z tego co wiem, to zebraliśmy ponad 500 litrów krwi. Jeszcze taką akcję odbyliśmy właściwie poza klubami. To była akcja przy Intermarché, gdzie rzeczywiście no, na powiat łódzki zebraliśmy prawie 19 litrów, czyli to jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Mówi pani 500 litrów. Patrząc na ubiegły rok na przykład lub lata, to ile mogło być mniej więcej? No tak, mogło być około może 30-40 litrów mniej, bo w tym roku jest bardzo dużo. Takie życzenie, właściwie prośby do ludzi dobrego serca, którzy posiadają grupę zero, ponieważ ta grupa jest bardzo rzadko i mimo to, że my pozyskujemy tej krwi bardzo dużo, ale tej grupy nam cały czas brakuje. I bardzo serdecznie zachęcam młodych ludzi, którzy chcieliby pomóc, to bardzo proszę, żeby oddali tą krew. Kochani, w imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego BCK w Gdyni, którym tutaj jestem z reprezentacją naszą, chcieliśmy na ręce Lucynki złożyć serdeczne życzenie i podziękowanie za dotychczasową współpracę przez duże W, w cudzysłowie mówiąc, za to wszystko, co do tej pory zostało uczynione, aczkolwiek rozwijamy się, bo tak to należy zaznaczyć, rozwijamy się, jest nas coraz więcej pomysłów, ludzi z możliwościami i dlatego tym bardziej, tak naprawdę jeszcze dodam, że zaczęliśmy od jabłek w zeszłym roku. I tak to ładnie nam wszystko poszło, że naprawdę jesteśmy pełni głowy pełne pomysłów. Chcemy dużo tego zrobić i myślę, że dzięki wam przede wszystkim i my kierując tym wszystkim dojdziemy do czegoś, co naprawdę będzie wartościowe przede wszystkim dla tych, dla których tu jesteśmy. Czyli dla was, drodzy krwiodawcy, dla nas właściwie, bo ja też lubię, dla nas wszystkich i dla tych, którzy nas potrzebują. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, choć na pewno to już było nieraz powtarzane. Krew to lek, którego nikt nie podrobi. To my jesteśmy producentem tego leku. To są osoby, honorowi krwiodawcy, którzy przez kapitułę prezesów zostali wskazani do wyróżniania przez wójta gminy Puckiej. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. W imieniu wszystkich dziękuję wam za wasze postawy, za waszą postawę takiego altruizmu dla drugiego człowieka. I dziękuję, że tak dużo takich dobrych ludzi jest. Pana Marcina Szyborę,